Czy żałował pan bardzo mocno, że tak szybko w wieku 29 lat musiał zakończyć karierę piłkarską? Ja już parokrotnie mówiłem, że to jest również jakiś, no nie przywilej, ale ta realizacja wielu, to jest wielu jak gdyby dobrych trenerów i najlepszych trenerów nie mogło się zrealizować jako piłkarze, realizowali się jako trenerzy. Czyli paradoksalnie ta kontuzja otworzyła panu nową drogę. W człowieku coś niespełnionego było we mnie i mówię, Ferguson, pan Kazimierz Górski, mógłbym tu przytaczać wielu trenerów, którzy no, w jakimś sensie piłkarsko nie spełnili się z powodu kontuzji, a później uważali, że muszą się zrealizować dalej, bo mają wiedzę i mają ten power, który potrzebny jest do tego, żeby ten zawód uprawiać. Wtedy bardzo niefortunnie interweniował bramkarz Marian Szeja. To się wydarzyło, bagatela, 51 lat temu, ale wyobrażam sobie, że do dzisiaj pewnie pamięta pan doskonale tamtą sytuację, tamten ból, no bo kość była zmasakrowana, no 7 kawałków. Po pierwsze, Szeja już nie żyje. Nigdy do niego nie miałem pretensji, bo to nie była jego wina. To jest kontaktowy sport. Zawsze się może coś takiego zdarzyć. Oczywiście zdarzają się przypadki, które są naganne i które w tej chwili ubezpieczenia są. To jak któryś z piłkarzy udowodni się mu, że robi to, zrobił to wbrew przepisom i specjalnie, to może prawda, inaczej jeszcze administracyjną, czyli finansową karę ponieść ogromną. No, natomiast nie absolutnie nie, to był przypadek i no, oczywiście trudno zapomnieć. To, pamiętam, to było, myśmy grali wtedy pod zegarem, znaczy to była nasza bramka i ja pamiętam, jak ten zegar i całe boisko zakołysało mi się, jakby było trzęsienie ziemi. Ale później walczyłem, był moment, że no nawet 45 minut wytrzymywałem, ale chcę powiedzieć, że to wspomnienie już nie budzi takiej emocji we mnie, bo tyle innych wspaniałych rzeczy stało się później. To porozmawiajmy o tych wspaniałych rzeczach w takim razie, bo ma pan bardzo bogatą karierę trenerską. To na początek bardzo ogólne pytanie. Patrząc na cały swój dorobek szkoleniowy, z czego jest pan najbardziej dumny dzisiaj? Jestem najbardziej dumny, że zostawiam po sobie naprawdę wiele pozytywnych i spotkań, przeżyć i dla siebie, i dla kibiców. I to właśnie jest takie najpiękniejsze, że każdy z nas, a mężczyźnie szczególnie jest trudniej, bo jednak kobiety to zaraz mają, jak mają dziecko, to już jest coś fantastycznego. Mają już pomnik prawie. Znaczy, ale pan też ma. No tak, ale chcę powiedzieć, że to właśnie, ale mężczyzna, żeby miał pomnik, to musi wiele rzeczy zrobić, a konkurencja jest bardzo, bardzo trudna. Czyli jestem szczęśliwy i zadowolony, że ta dyscyplina sportu, te wszystkie sprawy i złe, jak mówię, 13 się urodziłem, ale w większości dobre, spowodowały, że potrafiłem dać takie, i nie tylko ja, ale również w tym okresie wszyscy, i trener Górski, zawodnicy, takie wspaniałe przeżycia Polakom ponad podziałami i jeszcze taką no, dumę z tego, że Polak potrafi, aczkolwiek to trochę brzmi tak oklepanie i brzydko, bo to wykorzystywano w polityce, ale naprawdę to była wielka sprawa, zaistnieć tak wysoko i na takim poziomie. I za to jestem wdzięczny również kibicom, za te właśnie uznanie tego i za te wspaniałe wspólne przeżycie. A to piąte miejsce na Mundialu w 1978 roku z perspektywy czasu uważa pan za olbrzymi sukces? No bo dzisiaj młodzi kibice mogą tylko pomarzyć o takich wynikach. Ja uważam, że tak. Aczkolwiek nie taki wielki sukces, bo uważam, że powtórzenie trzeciego miejsca
jak Antoni Piechniczek zrobił w 1982 roku, to tego nie zrobiliśmy, ale nie zapominajmy, bo teraz to wszystko po czasie wychodzi. W jakich warunkach to się odbywało? Teraz to wszyscy wiedzą, że Videla, że to, że tamto, ale ja naprawdę nie zdawałem sobie sprawy. Zdawałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że mistrzostwa na kontynencie Ameryk, obu Ameryk zresztą, i północnej, i południowej, to do tego do momentu 2016 roku, dobrze mówię, 14 chyba, tak? Mistrzostwa świata były, już ten czas leci nam. Tak. To po raz pierwszy Niemcy przełamali embargo drużyn z obu Ameryk. A wtedy to było niewyobrażalne. A proszę pamiętać, że jednak to jest wydarzenie traktowane biznesowo, nie tylko wizerunkowo, czy też w ramach zasad Coubertin i innych. To jest biznes i lobby zawsze dba o to. I przykładem takim najbardziej drastycznym, to mogę powiedzieć, był 2002 rok Mistrzostwa Świata w Japonii i w Korei. Tam ile drużyn zostało przez lobby sędziowskie skrzywdzone, prawda? I jak to było prowadzone. Wszyscy rywale Korei Południowej, jak najbardziej pamiętamy to doskonale. Ale skoro jesteśmy przy 2002 roku, to był rok, w którym pan miał ochotę wrócić na ławkę trenerską. Tak, był wywiad, w którym przyznał pan, że po Engelu chciał pan przejąć reprezentację Polski. To był dobry moment do tego, żeby jeszcze wrócić na... Tak, uważam, że tak. Jeżeli czegoś, znaczy nie żałuję, ale chciałbym jeszcze, żeby mieć w swoim życiu, to dwie rzeczy, żeby jeszcze, a były takie propozycje i wcześniej jeszcze, bo Wójcik chyba, to były lata 90., kiedy świętej pamięci, tak, Wójcik został trenerem i też, ja też byłem tam gdzieś w pobliżu brany pod uwagę i jednocześnie, że nie wziąłem reprezentacji, nie zostałem trenerem reprezentacji Grecji, na który naprawdę zasłużyłem, a Rehagel zrobił to wspaniale, wykorzystał ten potencjał zawodników i zrobił tak wielkie zdobyć, sukces 2-4 na Mistrzostwach Europy w Portugalii. I to myślę, że powinienem to mieć, ale dobra, nie było, nie ma.